miejsce na ziemi zawsze kojarzyło mi się z domem. Czy to był dom babci, czy dom rodzinny, czy mój własny. Mam swoje miejsce, ale to miejsce jest moim marzeniem. Moje miejsce to takie miejsce, które nie jest wyznaczone ani przez rodziców, ani przez nikogo innego. Tylko takie wybrane przeze mnie. To jest mój azyl. To jest mój dom. Dom drewniany. Daleko od ludzi. Daleko od wszystkiego, co nazywa się cywilizacją. Pod lasem. Jest mnóstwo zwierząt wokół. Są też koty. Może kilka piesków. A przede wszystkim to, co mnie otacza dookoła. Czyli przyroda. Głęboka kniega. Las, puszka, piękna leśniczówka, a ja w tej leśniczówce widzę. Gorbiczki, budyczki, budzę się, świerwot ptaków. No, przepięknie. Tu sareneczka. Zawsze uwielbiałam przyrodę. Bardzo dużo zarośli. Dróżki, niedróżki, zarośnięte miejsca i malutka plażyczka. Naprawdę malutka. Może szerokości tego pokoju. Kilka obgryzionych drzew przez bobry. Kompletna cisza. Harmonia. A takiej jest ciszy i harmonii jest niestety coraz mniej. Jest taka pista. Można na nią dosyć wpływ, albo przejść przez zieloną deseczkę. Na niej jest jakiś malutki domeczek. Można, może ja go dopiero buduję. Spędzam czas ze swoimi przyjaciółmi na tej wyspie. Słuchajcie, moje miejsce jest takie na pół miejsce, ponieważ ciągle mi coś przeszkadza. To jest moje podwórko, które jest bardzo duże. Wszyscy widzą, co robię, co się w nim dzieje. Na tym podwórku jest jednak taki punkt, w którym siedzę i spędzam czas. To moja trampolina! Jak się skacze, to można rozładować swoją energię! Naszym miejscem powinna być rodzina. Powinna być mama, powinien być tata. Ona nie musi być naszą biologiczną matką. Nie musimy mieć także biologicznych dzieci. Musimy znaleźć sobie kogoś, kto będzie naszym skarbem. To nie musi być miejsce. Miejsce nie wysłucha się, nie zrozumie. Szczepan Bardej prowadził gospodarstwo, ale oprócz tego był wozakiem. Miał bryczkę i czarną landę. Nie był wozakiem, tylko woził drewno. Nie, tata opowiadał, że dziadek był najmowany, kiedy przyjeżdżał prezydent Wojciechowski, a przyjeżdżał na jeleń. Ja tego nie pamiętam. A, bo nie zawsze słuchałaś. Nasz dziadek kochał konie. Aż do przesady. Uwielbiał je.
Natomiast dziadek Piotr Zaborowski był stolarzem, cieślą i jest jednym z budowniczych kościoła w Zajączkowie. Mówiło się, że miał ten fach w ręku. Kim był dziadek? Co powiedziałaś? Cieślą. No właśnie, cieślą, a nie stolarzem. To różnica. Natomiast dziadkowie Pardejowie mieszkali w Ciebłowicach dużych. To była chata kryta strzechą. Było w niej klepisko, gdy się wchodziło do chaty. Natomiast w izbach były już drewniane podłogi, wyszorowane do białości. Były również drewniane łóżka, na tych łóżkach pierzyny i wielkie poduchy. Zawsze jako dziecko dziwiłam się, jak oni na nich śpią. A na ścianach wisiały obrazy święte. A na środku stoliczek i tam był ołtarzyk. Były półki, na tych półkach kolorowe talerze, wielka ława, a w środku w niej babcia trzymała swoje ubrania. Miała tam zapaskę i wełniak. To nazywało się skrzynia. To był zupełnie inny dom. Nie było kluczy, tylko skobel. Kto chciał, to wchodził. To były najpiękniejsze lata. Mnie nie przeszkadzały muchy, ani to, że czuć było chlewik ze świnką i nie było toalet. A ja uwielbiałam ziemniaki z parnika, takie ze śmietanką, którą babcia wynosiła z piwniczki. A ja z piwniczki pamiętam wspaniałe siadło mleczko. Była wojna, bo patrzyliśmy, jak samoloty kołują. Miałem 10 lat. Z wesela pamiętam w zasadzie co. Ciocia Zosia była bardzo ładna, sobie tam ładnie ubrana. Rodzina Sikorskich. Oni tam blisko dworu mieszkali i utrzymywali kontakty z dworem. Dwór to była inna klasa ludzi. Oczytani, biblioteka, takie rzeczy. Zosia była ubrana jak na tamte czasy trochę inaczej niż normalne panny do ślubu się ubierały. Szykowny komplet, woalka. Było wesele, muzyka. Były skrzypki, harmonia, bęben. Nie umiałem tańczyć, to znaczy... Umiałem tańczyć, bo wtedy był podstawowy taniec oberek. Polka, kujawiak, no mazurek. Ewentualnie walczyk. Natomiast nie było mowy o tangu. Jak był oberek, to żeśmy tańczyli. Jak zagrali tango, no to ja nogę nawalę na podwórze. Niby tam jakieś wymówki zawsze miałem. Jeszcze tanga nie umiałem tańczyć. Dopiero po iluś latach, jak chodziłem do liceum w Tomaszowie. A wesele było w Godaszewicach. Później pojechaliśmy po pannę młodą bryczką. Ojciec miał bryczkę. Był takim światlejszy gospodarz. Mieliśmy swoją bryczkę. Ja z racji tego, że ojciec miał bryczkę, tak jak dzisiaj miałbym pierwszy samochód we wsi. To woziłem sąsiadów po weselach. Ja byłem drużbą. Polegało to na tym, że miałam kwiatkę, o tutaj. Wtedy drużba miała pewne obowiązki. To znaczy podstawowym było opiekować się drużbą. Żeby się nie nudziła, żeby jej się nie stała żadna krzywda. Żeby lemonadę miała zawsze, kiedy zachce jej się pić. Głodna, żeby nie była. To były inne czasy. Cyber, Haber, Maber, Dominder, Ejwru, Cymeru, Tyka.
byka, paszowon, edydy, medydy, cycyber, haber, maber, domider, ej, wru, cymeru, tyka, byka, paszowon, edydy, medydy, cycyber, haber, maber, domider, ej, wru, cymeru, tyka, byka, paszowon, edydy, medydy, cycyber, haber, maber, domider, ej, wru, cymeru, tyka, byka, paszowon, edydy, medydy, cycyber, haber, maber, domider, ej, wru, cymeru, tyka, byka, paszowon, edydy, medydy, cycyber, haber, maber, domider, ej, wru, cymeru, tyka, byka, paszowon, edydy, medydy, cyber, haber, maber, domider, ej, wru, cymeru, tyka, byka, paszowon, edydy, medydy, cyber, haber, maber, domider, ej, wru, cymeru, tyka, byka, paszowon, edydy, medydy, cyber, haber, maber, domider, ej, wru, cymeru, tyka, byka, paszowon, edydy, medydy, cyber, haber, maber, domider, ej, wru, cymeru, tyka, byka, paszowon, edydy, medydy, cyber. Czasami wygrywałam, bo byłam mniejsza i lżejsza. Ej, wru, cymeru, tyka, byka, paszowon, kładłam się na cyber, i czekałam na samochód, który jeździł bardzo samo. Tyka, byka, paszowon. Oczywiście przyglądały się niestety inne dzieci. A kiedy samochód zatrzymywał się, to ja uciekałam co sił w nogach do domu wuja. Pamiętam doskonałe wakacje u babci zynostwa. My robiliśmy sobie z desek stół i półkę do siedzenia, a talerze z zupą wnosiliśmy, chodząc po drabinie, bez trzymania się czegokolwiek. Niesamowita frajda była, gdy doniosło się pełen talerz i w całości. Mieliśmy plac zabaw. Na ten plac zabaw był taki olbrzymi kasz. I my z niego z dziewczynami ciągle skakałyśmy. Mieszkam na wsi, więc nie ma tam dużego ruchu. Razem z siostrami, kuzynkom i sąsiadami graliśmy w piłkę, wymyślaliśmy zabawy, psociliśmy. Cała ulica była zamazana kredą. Jeździliśmy na rowerach, rolkach, co często skutkowało ranami tudzież innymi zadrapaniami. Nikt nas nie pilnował. Rodzice w pełni nam ufali. Tęsknię za tą beztroską i wolnością. Nie było podziału. Nie wiedzieliśmy, co to nienawiść. Byliśmy sobą. Bez obaw o jutro. To były piękne przygody, pełne zwariowanych zabaw, pomysłów i pełne ciepła, miłości i beztroski. Ubóstwiam zapach towarzyszący przygotowaniom do świąt Bożego Narodzenia. Jak przez mgłę widzę oświetloną kuchnię, pełną świątecznych wypieków. To lepsze niż urodziny. Tę myśl dobrze pamiętam. Wkroczenie do kuchni, dokonanie kradzieży kawałka ciasta. Chodziło się na koler, po chwili się na niej siedziało. Pamiętam, jak Hania wyszła na jeden koler, przeskoczyła na drugi, potem na trzeci. Kilka lat później nasza trójka z kuzynostwem usiedliśmy na konarze. Była nas piątka i wszedł kot. I nagle bam! Gałąź pękła! Tyka, byka, paszowon, edydy, medydy, cycyber, haber, maber, domider, ej, wru, cymeru, tyka, byka, paszowon. Enedu rabe, zjab Tadeusz żabę, żaba Tadeusza w brzuchu mu się rusza. Edydy, medydy, cycyber, haber, maber, domider, ej, wru, cymeru, tyka, byka, paszowon.
Dzieciństwa wspomnienie takie mam, że była kiedyś rzeka Pilica, bo w tej chwili to taki tylko ściek płynie, a nie rzeka. Rzeka, która jest rzeką górską. Była do momentu wybudowania Zalewu Sowieckiego. No i to była cała radość, były piękne plaże, woda się codziennie zmieniała, codziennie była gdzie indziej głęboka woda, bo się przesuwała prąd bardzo szybki, przemieszczał żółty piasek. No to było to. Dzisiaj żeśmy się kąpali, skakaliśmy z brzegu na główkę, jak to się mówiło wtedy, na drugi dzień przychodzimy, a w tym miejscu jest plaża. Tak, to żeśmy jeździli od Brzustówki do Tomaszowa, jeździliśmy na łyżwach, cała zamarznięta, tylko czasami w niektórych miejscach były takie zrobione przecieki, ale to tam, gdzie była bardzo głęboka woda, no to wtedy ona nie zamarzała. A tak to była cała zamarznięta. A ludzie, którzy produkowali lody na lato, to taki mieszkał jeden pan na Karpatach, na Mileckiego dzisiejszym, no to ten lód kroili w takie duże bloki i na wóz układali i koniem przywozili na ten. Zawsze chciałam zobaczyć taką Pilicę. No, mile wspominam okres szkoły podstawowej, która mieściła się na ulicy Warszawskiej. Szkoła numer 7 w pałacyku. Z tyłu był staw. Kiedyś chodziło się właśnie nad wodę na babski staw, który do dzisiaj jest, ale myślę, że w tej chwili chyba tam jest ogródki działkowe i tam nie ma dostępu. O matko, wyprawa na Morwę. Wyprawa na Morwę, otrząsanie drzew i zbieranie później takiej zapiaszczonej Morwy z ziemi. Nie wiem, co to jest Morwa. Drzewo, które ma takie owoce podobne do jeżyny troszkę. Przepyszne. Możesz mamy zapytać kiedyś. Pokażę ci i możesz spróbować. Moje najbardziej z dzieciństwa, jakie wspominam, no to chyba pobyt na wsi u moich dziadków. Z siostrą, z kuzynkami, z kuzynami. Wspólne nasze zabawy, żniwa, zabawy takie beztroskie. Wspomnienie z dzieciństwa, jak była kiedyś fontanna na placu Kościuszki. Przychodziliśmy tutaj właśnie z kolegami, z koleżankami. Dobrze. To, co takich było fajne w tym moim dzieciństwie, to zabawy na poddaszu. Zabawy na poddaszu u moich dziadków. Kamienica, w której moi dziadkowie mieszkali, w tej chwili już jej nie ma, a była to kamienica przy Barlickiego 1. Czyli teraz mamy galerię Tomaszów w tym miejscu. I zawsze pamiętam, kiedy byliśmy u dziadków, całą rodziną, dużo nas tam dzieciaków było. Spędzaliśmy takie zabawy na poddaszu. To był taki fajny moment, bo i zakamarki, i ciekawostki, i dosłownie taka wolna ręka, czyli mogliśmy robić wszystko, bo dziadkowie nie ingerowali, tak? Mieliśmy huśtawkę, mieliśmy różne swoje skrytki, skarby, małe okienka, przez które żeśmy często wyglądali i obserwowali ulicę Tomaszowa. Dość duży plac był przed blokiem, bardzo dużo zieleni. I tak strasznie fajne czasy, bo myśmy wtedy robili ogniska pod drzewem. U mojej babci na klatce schodowej stały ziemniaki. Ludzie byli tacy przyjaźni sobie i nie było czegoś takiego, że się wszyscy zamykali, chowali przed sobą. Przed blokiem zawsze była ławka, tam siedzieli różni ludzie, moja babcia z sąsiadami swoimi. Normalnie można było się napić herbaty na ławce. Dzisiaj już tak nie ma. Jak powprowadzali się tam młodzi ludzie, zaczęli się zamykać przed sobą. Już nie ma tych czasów, że w bloku jest taka wspólnota jak kiedyś. A co najciekawsze, z tyłu bloku były ogródki. Na Niebrowie w ogóle dużo było ogródków. A z młodych lat, no co, więcej się grało, jak tak zwaną klipę, grało się w piłkę. Robiło się własną piłkę nawet na te szmaty, nie szmatki, kiedyś nie było tego. No to jakby nie było, to tam to 60 lat temu. O, proszę pani, ja już nie pamiętam.
wszystko zaczęło się w nocy 16 na 17 stycznia 1945 lub 1944 roku. Wtedy to siły rosyjskie przystąpiły do wyzwalania Tomaszowa z rąk niemieckich. Prócz żołnierzy od bombardowania zginęło mnóstwo cywili. Mieszkałam w dzielnicy Wilanów, zwaną także potocznie Kaczką. Stała tam mała kamienica. Mieszkańcy byli naprawdę zróżnicowani. Zarówno Polacy, jak i Niemcy, czy też Żydzi, Żydzi ze sobą w sąsiedzkiej zgodzie. Znaliśmy się wszyscy. Mimo wojny nie podzieliła nas nienawiść. Gdy Rosjanie przystąpili do wyzwalania miasta, nie oszczędzili też Wilanowa, zamieszkanego przez wiele niemieckich rodzin. Pamiętam, że zagrodzono wszelkie drogi ucieczki wojskowymi autami. Niektórzy próbowali uciekać przez pobliskie lasy, ale szybko ginęli od kul karabinów. Całe rodziny zostały uwięzione na podwórku przy kamienicy, a Rosjanie nie oszczędzali na bombach. Były skonstruowane nie tak, aby niszczyć, ale tak, żeby zabić jak największą ilość osób poprzez rozprysznięte i zatrute opiłki. Wśród uciekających byłam też i ja. Bomba ogłuszyła i zraniła mnie bardzo mocno w obie nogi. Nie zdążyłam uciec. Z podwórka tylnymi drogami uciekały całe rodziny. Straciłam przytomność. Nie wiem, ile leżałam na ziemi. Może pół godziny, może godzinę, a może nawet i dwie godziny. Gdy za jakiś czas obudziłam się, poczułam, że nie czuję swoich nóg. Próbowałam wołać pomocy, ale z szoku i dużego ubytku krwi nie mogłam pisnąć nawet słówka. Pamiętam wszystko bardzo dokładnie. Dookoła leżały martwe i rozszarpane ciała ofiar. Jedna z nich właśnie przygniotła mi nogi. Dopiero po dłuższym czasie znalazł mnie mój tata razem z tymi, którzy jakimś cudem przeżyli. Nie ocalał nikt, oprócz mojej rodziny i pewnej Niemki z synem. Razem z Niemką i jej nastoletnim synem postanowiliśmy jak najszybciej uciekać do Smardzelic. Ocalała, ale również ranna Niemka była prawdopodobnie właścicielką sklepu. Nie mogę sobie przypomnieć, ale użyczyła wózka, tak, wózka, aby móc mnie jakoś przetransportować. Takim sposobem udało się nam dotrzeć na piechotę bocznymi drogami do Smardzelic. Tam wszyscy ukryli się w domu mojej dalszej rodziny. Przez Smardzelice właśnie przechodziły oddziały rosyjskie. Żołnierze wchodzili do domów i żądali jedzenia czy też picia. Moja mama pamięta jeszcze czasy zaboru, więc łamanym rosyjskim poprosiła o pomoc. Wytłumaczyła, że córka została bardzo poraniona w czasie bombardowania i potrzebuje natychmiastowej pomocy lekarza. Wojskowi wyjątkowo się mną przejęli i postanowili swoim służbowym autem przewieźć mnie razem z rodziną do tomaszowskiego szpitala. Tam niestety otrzymałam okropny wyrok. Jedynie amputacja może mnie uratować. Potem zawieźli nas do resztek naszej kamienicy, w której żołnierze rosyjscy zrobili sobie domek. Siano służyło im za łóżka. Wśród żołnierzy był też młody Białorusin. Bardzo sympatyczny chłopak, który mówił dobrze po polsku i pełnił rolę tłumacza. Zaprotestował. Gdy usłyszał o diagnozie i razem z resztą żołnierzy przywiózł mnie do rosyjskiego szpitala wojskowego, który był naszą ostatnią nadzieją. Tam chirurg przeprowadził na żywca operację polegającą na wyciągnięciu opiłków z mojej nogi i oczyszczaniu ran z brudu i zakażonych części rozszarpanej skóry, którą powoli wdawała się już martwica. Bolało to wszystko niemiłosiernie, aż trudno sobie wyobrazić. Ale wtedy było mi naprawdę wszystko jedno. Grunt, żebym przeżyła. Podano mi też jeden zastrzyk, który miał zapobiec dalszemu zakażeniu.
Chirurg podkreślił jednak, że takich zastrzyków potrzeba 6, a te trzeba już zdobyć samemu. Żołnierze przywieźli nas do domu w Smardzewicach. Przejęci okropnie całą sytuacją, objechali okolice w celu poszukiwania cennych zastrzyków. Do domu chirurg co trochę wysyłał młodą pielęgniarkę, która przyjeżdżała i kontrolowała stan i proces gojenia się ran. Podawała też zastrzyki. Wróciłam do zdrowia. Ranna Niemka również prosiła Rosjan o pomoc. Ci, niestety, odmówili pomocy ze względu na jej narodowość. Zmarła z powodu mocnego zakażenia gangreną, tak przypuszczam. Jej syn ukrywany u mojej rodziny w Smardzewic wyjechał do Niemiec. Po latach wrócił do Polski i jako już dorosły mężczyzna podziękował nam za uratowanie mu życia. Młody Białorusin podał mi swój adres. Próbowałam się z nim po wojnie skontaktować. Niestety podejrzewamy, że cenzura ZSRR nie pozwoliła na to, aby listy dotarły do chłopaka. W czasie okupacji jeździł autobus. Woził niemieckie dzieci z Tomaszowa do Piotrkowa, bo tam mieli wyższą szkołę. No i co ten autobus? Jak ten autobus jechał, to my patrzyliśmy na niego. Jak to na autobus? Jak nam się odmieniliśmy komunię? Przygotowanie do komunii w kościele. Ksiądz wtedy był Wojciechowski akurat. No i siedzieliśmy na trawie koło kościoła naraz. Słuchaj samochód, to się dzieci z zawody. Nie słuchają księdza tylko do parkanu. No bo nie widzieli samochodu jeszcze. Było tak. A my już widzieliśmy. No bo tutaj tych samochodów niemieckich tyle. Zawsze jak jechało Gestapo z Piotrkowa do Tomaszowa, raczej nie z Tomaszowa do Piotrkowa, bo tam mieli większy dyskrykt, większe komando. Najpierw szedł motocykl, dwóch na motocyklu. Jeden z karabinem maszynowym w przyczepie, tu blacha, numer, potem samochód. No i wróciliśmy z Gliszcza. Cztery rodziny mieszkaliśmy. Taki mały budyneczek był. Na betonie słoma. No ciężko było, ale była ta solidarność, która dzisiaj jest w zasadzie już nieznana. Jeżeli się na przykład spalił gospodarz, a ojciec był takim światlejszy gospodarz, umiał czytać i pisać. Przeczytał trylogię i opowiedział ją tutaj. Wieczorem schodzili się wszyscy tutaj, przy piecu. No ale jak przyszła pora, na to ci pogorzelcie jeździli po kwestie i każdy coś dał. Ten dał siano, ten dał słomę. Ten dał ziarno, bo bez konia inwentarz to nie szło żyć. Mieszkaliśmy tam u takiej wdowy. Duży dom miała, a u nas kawałek obory został, bo był murowany. A dom jak stał, tak wszystko poszło. To zdjęcie oddaje w całości nazwę dwie. Jakie jesteś? Można na tym zdjęciu zobaczyć po prawej stronie minę poważną i po lewej stronie minę niepoważną. To zdjęcie jest bardzo zabawne. Często z Zosią się z niego śmiejemy. Zdjęcie z moją prababcią. Podobno pierwszy raz, kiedy spotykamy naszego idola, to zdjęcie uwieczniające to wydarzenie jest dla nas najważniejsze. Moim najważniejszym wspomnieniem jest widok babci na łożu śmierci. Wyglądała jakby drzemała, jak zawsze po popołudniowym podwieczorku. Pamiętam, dotknęłam jej dłoni, poczułam
resztki duszy, które pociągały się z opuszczeniem jej ciała. Z tymi resztkami pożegnałam się. Kocham cię. Miałam 4 lata. Pamiętam to dokładnie. Chciałam koniecznie mieć takie piękne zdjęcie i kręcone włosy. Ale niestety miałam proste jak druty. Zdjęcie sobie robił sąsiad. Miał piękne kędziory. No i mama, chcąc nie chcąc, żeby córka miała piękne loki, zakręciła mi papiloty. A co to są te papiloty? Ja ci pokażę. Bierze się kawałek papieru, taki troczek i nawija się to. Nawija, zwija się w taki papilot. I na to nakręca się włosy. I wtedy śpisz sobie spokojnie. Mama zawsze mi opowiadała o tym zdjęciu. Ja taka natka, szczerbatka, nóżki takie, o! A to jest cykl zdjęć z kokardą. Wielka kokarda na włosach, które nie miały prawa mieć kokardy. Nie wiem, jak mama to zrobiła, gdzie się ją przytwierdziła. Mam piękną sukienkę, z której byłam bardzo dumna. Prawdopodobnie po siostrze. Z bordowego aksamitu, cała haftowana. Do tego krótkie, haftowane skarpeteczki. Potem niosę modlitewnik. Jestem z tego bardzo dumna. Do dziś to pamiętam. Pani normalnie to wszystko pamięta. A ta sukienka była z żerżety. Była cała w kropeczki. Nie widać na tym zdjęciu. O, jak się przyjrzysz, to zauważysz. I wtedy właśnie wylałam na siebie ten... rosół. To zdjęcie klasowe mojego taty. W domu mam tylko 2 zdjęcia z czasów, kiedy był dzieckiem. Opowieści mamy o sąsiadach, że na przykład mieli taki zwyczaj na Wielkanoc, że wystawiali sobie furtki tam, gdzie mieszkały panny w domu. To było w Białobrzegach. Nasz tata Józef twardej niewiele opowiadał. Tam, gdzie mieszkała nasza mama, był tylko dom. A potem dopiero het dalej kolejny dom. Tylko jedni sąsiedzi byli za płotem. Dom był drewniany, z ganeczkiem od frontu. Cały w drewnianych ornamentach. I zbudowany był przez dziadka Piotra. Stoi jeszcze do dziś i wygląda tak, jak wyglądał. A ma już prawie 100 lat.
Niestety właścicielami są już inni ludzie. W tej chwili jest niezamieszkały i powoli idzie w ruinę. Był tam sad. Były grusze, wiśnie, jabłonie i pyszne papierówki. Dom stał na końcu wsi Białobrzegi. Przy domu dziadków, dawniej Polna, dzisiaj Wilcza, widać było już drugą wieś Ciepłowice, duże. Stamtąd pochodził nasz tata Józef Pardej, urodzony 2 lipca 1922 roku. Mama Stefania z Zaborowskich, urodzona 20 lipca 1929. Oboje skończyli tylko 7 klas. Tata jeszcze chodził później do szkoły zawodowej podczas okupacji. To była duża różnica wieku między nimi. Bo mama poszła do 1 klasy, a tata kończył 7. Tak. Tata poszedł na kurs szycia w Tomaszowie. No i wtedy skończył tą maturę. Pracował u Kujdy. To był taki słynny przedwojenny krawiec. Tam uzyskał tytuł mistrza krawieckiego. Mama nasza często snuła swoje opowieści zimą. Siedziało się wtedy w rogu, w pokoju stał piec, siedziało się przy tym piecu. Nie było wtedy telewizora, było tylko radio. Mama podczas okupacji była dzieckiem. Kiedy skończyła się wojna, miała tylko 15 lat. Były wtedy problemy z robotami. Siostra mamy, Antonina, była starsza o 3 lata. Ale wybronili ją przed robotami. A było to tak. Ciocię Antosię i dziadka Piotra Niemcy chcieli wziąć do Arbeitsamtu. Babcia wzięła dziadka i odsunęła szafę. Odsunęli chyba. Sama odsunęła. Sama? Ależ to była potężna, dębowa szafa, której później nie mogli w pięciu przesunąć. Babcia odsunęła tę szafę sama i wcisnęła tam ciotkę, tak? Nie. I dosunęła. Nie, dziadka. Ach, a ciotkę wrzuciła pod tą pierzynę? Tak, tak, ale to nie było takie proste. Niemcy zaczęli się awanturować, gdzie ona jest. Ciotka zrobiła się purpurowa, bo się zgrzała pod tą pierzyną. A Niemcy pomyśleli, że ona jest chora na tyfus, a oni bardzo bali się tyfusu. I w ten sposób zostali obydwoje uratowani. Ostatnie dni sierpnia 1941 roku. Mama zdecydowała, że potrzebne są rzeczy do szkoły. Poszliśmy do miasta. Piękny, ciepły dzień. Trochę zmęczony. Zniwki. Obecnie do Tomaszów ulica Kolejowa. Do centrum 3 kilometry. Z hakiem, jak to mówią górale. Trzymałem się mamy za ręce. Plac Kościuszki pusty. Żadnego pojazdu. Gdy byliśmy na wysokości nieistniejącego wówczas pomnika, obok zegarmistrza, usłyszeliśmy huk. Zwolniliśmy i nagle zza rogu placu ukazał się żandarm, który w ręce trzymał pistolet i chował go do kabury. Nogi nam się ugięły i nie wiedzieliśmy, dokąd iść dalej. Na nasze szczęście Niemiec wszedł do sklepu, obecnie optyk. W tym czasie od strony getta biegło 4 ludzi i pchali wózek na 2 wysokich kołach. Za nimi podążał żydowski policjant. Gdy wyszliśmy za róg placu, ukazał nam się straszny widok. Na wózku leżała już dziewczynka w wieku około 13-14
14 lat. Ręce jej zwisały bezwładnie z wózka. Była bardzo szczuplutka, a nawet chuda. Ubrana w sukieneczkę kwiatki. Żydzi z obsługi wózka zasypywali rozlaną krew. Po chwili pobiegli w stronę getta na ulicę Polną. Wszystko odbyło się sprawnie. Telefon od zabójcy zadziałał. Wszystko wróciło do normy. Tylko ja i mama, przerażeni, udaliśmy się do domu bez zakupów. W Zawadzie, na początku wojny, był budynek szkoły w stanie surowym. Tutaj byli z Tomaszowa. Grupa Żydów meliorowali tutaj rzekę. Wolburga. Tak jak o tej porze we wrześniu, dwóch Niemców, żołnierzy czy policjantów, już nie pamiętam. Wiem, że uzbrojeni byli i pilnowali. Kiedyś był taki zwyczaj, że prawie każdy miał ogrody. Tak to się nazywało. Tam była marchew i warzywa. I z tym się jeździło na targ. Ja, żeby mieć pieniądze na bilet, na zabawę, to miałem dwie żądki. Moje. Ale z rzeki musiałam nosić wodę, żeby to podlać. No to jak żeśmy tym pracującym tam rzucili coś do jedzenia, to Niemcy gonili. Ale w pewnym momencie ich zabrali. Zniknęli. Historia starej szafy. Zamkniętą w getcie ludność żydowską, liczącą powyżej 15 tysięcy, stłoczono na niewielkiej przestrzeni. Panował tam głód i trudne warunki życiowe. Od początku istnienia getta moja mama, Julianna Sulmowska, dostarczała żywność do wydzielonej dzielnicy. Odbiorcą żywności była żydowska rodzina zaprzyjaźniona z moją mamą. Z opowieści mamy wiedzieliśmy, że był to krawiec, jego żona i 17-letni syn. Mama mówiła, że przypuszczalnie mają więcej dzieci, ale tego raczej nie wolno było mówić. Lepiej było mało wiedzieć na temat getta. A operowanie imionami i nazwiskami było niewskazane. Przy ewentualnym zatrzymaniu przez niemieckich okupantów mogło to się zakończyć tragicznie. Wejście do getta wiązało się z groźbą pozbawienia życia dla całej rodziny. Mama jednak ryzykowała prawie co drugi dzień, aż do 31 października 1942 roku. Dzień wcześniej zostały zastrzelone obok getta dwie młode kobiety z Ludwikowa. Janina Jankiewiczowa, lat 20, i Janina Adamska, 33-letnia. W tym czasie do ochrony getta w Tomaszowie przybył oddział litewskich szaulisów. Wstęp do getta stał się niemożliwy. Strzelano do osób zbliżających się do getta. Było one oświetlone, a miasto zaciemnione. Często w nocy słychać było strzały. Wystarczało niedokładne zaciemnienie okna w getcie, żeby to okno ostrzelać. Na początku października mama po powrocie z getta dziwnie się zachowywała. Miała skrępowane ruchy. Okazało się, że była owinięta sztuką materiału. Powtórzyło to się jeszcze dwa razy. Na prośby moich
i siostry, i taty. Mama nie przynosiła już więcej materiału. Błagaliśmy ją, by nie uczyniła nas sierotami, bo za kontakt z gettem groziła kara śmierci. Mama tłumaczyła, że zrobiła to na prośbę znajomej Żydówki i jej męża, krawca. Oto słowa tej pani. Kochana pani Sulmowska, bardzo panią prosimy, aby pani wzięła i przechowała te 3 kawałki materiału. My na pewno pobytu w getcie nie przeżyjemy, ale może przeżyje nasz syn. On wie, gdzie pani mieszka. On przyjdzie po te kawałki materiału. Mama odpowiedziała, że to mało, żeby móc coś z tym zrobić. Mój syn z tych 3 kawałków uszyje 3 pary spodni. Sprzeda i kupi materiał na 4. Tak rozkręci się interes. Po wojnie, mimo oczekiwań, nikt się po te 3 kawałki materiału nie zgłosił. Leżały w szufladzie w starej przedwojennej szafie. W kwietniu 1945 roku wróciła moja siostra Eugenia, wywieziona do kopania okopów na Łotwie, a potem Litwie. Nie miała w co się ubrać, była biedna. Prosiła mamę, aby jej dała 1 kawałek materiału, to uszyje sobie spódniczkę. Mama na to, córko kochana, jak ja bym mogła spojrzeć temu chłopcu w oczy, gdyby wrócił? Musisz wytrzymać. Siostra wytrzymała. Materiał leżał w szafie aż do śmierci mamy. Właściciel się nie znalazł. Prawdopodobnie zginął z rodziną. Może w Bełyszcu lub gdzieś indziej. Szafa nie istnieje. Wykończyły ją karniki, a materiały mole. Zgodnie z wolą mojej mamy Julianny Sulmowskiej nie zostały ruszone. Dom na Niwce to obecnie ulica Kolejowa. Nowy właściciel rozebrał mój stary, kochany drewniak. Pozostały tylko wspomnienia. Tomaszów to moje miasto rodzinne. Tu się urodziłam i wychowałam. Lubię w Tomaszowie mój dom i zieleń wokół. Lubię parki, bardzo stare i bardzo nowe budynki. Parki, muzea, pałace. Spotkania z parki, muzea, pałace. I wiele innych rzeczy. Parki, muzea, pałace. Lubię w Tomaszowie to, że parki, nadal to muzea, miasto pałace. Chciałabym, żeby Tomaszów został zielony. Parki, muzea, zielone. Interesować się tym, parki, co się w mieście dzieje. Muzea, ja chciałabym, żebyście w końcu zaczęli akceptować parki, tych innych. Muzea, zielone. Akceptować parki, muzea, zielone. Akceptować parki, muzea, zielone. Akceptować parki, muzea, zielone. Akceptować parki, muzea. Marzę o tym, żeby Tomaszów był miastem ludzi młodych. Parki, muzea, ludzi młodych. Kończyli szkołę i wracali. Ludzie młodzi uciekają za większą tolerancją. Ludzie młodzi. W większym mieście nie zostałam odetchnięci z powodu swojego wyglądu. Ludzie młodzi. Tudzież zainteresowań. Parki. Szukają pracy, akceptować parki. Każdy przecież muzea, chciałby mieszkać w ładnym mieście, parki, można ludzie się rozwijać. Parki, to masz po bardzo małym miastem. Akceptować rozwijające się. Ciche, odlubione miasto i niespokojne. Parki, gdzie wszyscy się znają. Niespokojne, akceptować parki. Oj, gdzie nigdy nie znają. Tomaszów to miasto do naprawy. Parki,
Muzea. Komarzów to miasto, które uważam za swoje miasto. Prawy. Kiedy słyszę Tomaszów, to myślę o akceptować dar prawy. Muzea spokojnie akceptować dar prawy. Tu mieszkam spokojnie akceptować dar prawy. Muzea spokojnie akceptować dar prawy. Muzea spokojnie szybko się rozchodzą. Dar prawy. Szybko się uliczka żółw szatnie w szkole. Brzydkie domy, brzydkie żółwy, oblepione banerami, oblepione banerami. Bałagan, bezrobocie. Bałagan, bezrobocie. Bałagan. Nie wyobrażam sobie mieszkać w innym mieście. To moje miasto. To moje miejsce na ziemi.
Barbara Dębiec, Czesława Mastalerz, Dominika Zdulska, Oliwia Król, Dorota Czopowicz, Hania, Marysia i Zosia Sękówny i gościnnie pan Tadeusz Sulmowski. Głosu użyczała nam Agnieszka Kowalska-Owczarek. Muzyka skomponowana przez Agnieszkę i Daniela Machosia. Justyna Biernat.